Zapraszam na kolejny czwarty przystanek w naszej Wędrówce Wielkopostnej 2023. Jak zwykle, yy, rozpocznijmy modlitwą. Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię, daj nam Ducha Świętego, daj nam światło. Jesteśmy w połowie drogi, dotarliśmy do półmetku, tej wędrówki, na którą Ty nas wprowadziłeś. Prosimy Cię. Pomóż nam, trzymaj nad nami swoją rękę, abyśmy nie zbłądzili, abyśmy nie ulegli pokusie zatrzymania się w połowie drogi, a więc, żebyśmy nie stali się połowicznymi. Prosimy Cię, dodaj nam odwagi, dodaj nam sił, dodaj nam także wewnętrznego pragnienia, apetytu na to, żeby iść dalej, żeby za Tobą poprzez Krzyż dotrzeć do Twojej wiktorii, Twojego zwycięstwa. Tam, gdzie chcesz nas wprowadzić, pozwól nam dzisiaj wsłuchać się w Ciebie, w Twój głos. Otwórz nasze oczy, abyśmy mogli widzieć, że nas kochasz, że istnieje Twoja miłość. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czasami lubimy takie klimaty. Z przyciemnionym światłem lubimy takie mroczne, ciemne pomieszczenia, w których sączy się jakaś delikatna muzyka, gdzie może być jakiś też zapach, jakiś klimat, który nam odpowiada. Z jednej strony możemy taką ciemność akceptować, a z drugiej strony ciemności się też boimy. Bowiem choćby nawet nie wiadomo, jak przyjemna była ta ciemność, to właśnie w ciemności i w mroku lubią. Ukrywać się drapieżniki. Można być nagle znienacka, zaatakowanym, zranionym, a czasami nawet rozszarpanym na kawałki. Dlatego zazwyczaj uczymy się tego z doświadczenia, że światło jest dobre, a ciemność jest zła. Chociaż czasem życie potrafi wprowadzać nas w sytuacje dziwne. Czasami z ludźmi dzieją się rzeczy dziwne. Wyobraźmy sobie, że idziemy takim pięknie oświetlonym korytarzem. Jest tak dużo światła, że y, potrzebujemy nawet zmrużyć oczy. I idąc tym korytarzem w pewnej chwili nagle wszystkie światła wygasają. znajdujemy się w nieprzeniknionym mroku. Ten mrok jest dokuczliwy. Mrok jest straszny. Nie wiemy jak się poruszać. W momencie, kiedy zaczynają już przyzwyczajać się jakoś oczy do rozpoznawania choćby konturów ścian, w tym momencie znowu zostaje włączone to światło i przychodzi ulga. Ale możemy sobie wyobrazić inną sytuację, że idziemy tym samym korytarzem i to światło, które na, na początku towarzyszy, zaczyna być delikatnie subtelnie powoli yy, przyciemniane także sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy że idąc naprzód wchodzimy w coraz mniejszy obszar światła że go coraz jest mniej oko zmysły nasza wrażliwość przyzwyczaja się do tego powolnego wytracania światła także możemy nagle znaleźć się w mroku i w ciemności i nawet yy, nie zareagujemy na różnice. Powoli można się do poruszania się w ciemności przyzwyczaić, przywyknąć. To być może też wyjaśnia, dlaczego ślepy, człowiek ślepy, którego Jezus razem z uczniami w Jerozolimie spotyka, idąc, kiedy szli do świątyni, w stronę świątyni, że ten ślepy jest od urodzenia taki, że on przywyknął, że on nie krzyczy. On nie próbuje zwrócić uwagi na swoją y, trudną, straszną sytuację. Przywykł do krawężnika, przywykł do tego, że zależny jest od innych, że jego życie jest zredukowane właśnie do, do żebrania. Właściwie y, zupełnie inny był tamten ślepiec z Jerycha, którego kiedyś Wcześniej Jezus spotkał i tamten ślepiec, kiedy się zorientował, że przychodzi Jezus, on zaczął krzyczeć, zaczął wrzeszczeć, on zaczął przywoływać Jezusa. Jezus, synu Dawida, ulituj się nade mną, nawet ludzie próbowali go uciszyć, wariacie, nie rób tutaj bałaganu, przestań się drzeć. Ale tamten nie słuchał nikogo, bo wiedział, że jest ta chwila, ten moment dla niego najbardziej korzystny. Chciał do siebie przywołać Jezusa i tamtemu się udaje. A ten, ten przywykł do ciemności, ten nie reaguje. I w pewnym momencie uczniowie zaczynają się pytać Jezusa, Panie, kto ponosi winę za to? Kto zgrzeszył? Czy on, czy jego rodzice? Być może można byłoby się pytać, czy ta ślepota to jest jego właściwość, czy być może została mu przekazana z pokolenia na pokolenie, może jego rodzice, może dziadkowie też byli ślepi, też przyzwyczaili się do tego, żeby żyć i chodzić w mroku, w ciemności. Proszę zwrócić uwagę, że to jest nasza sytuacja, że to są nasze klimaty, to jest świat, w którym my żyjemy, do którego my należymy. Nasz zachodni świat od yy, yy, niemalże 300 lat yy, żyje w takiej sytuacji wytracania światła. Moglibyśmy sobie wyobrazić taką sytuację, że w jakimś miejscu dzieje się potworna katastrofa, że w wyniku tej katastrofy zostaje zniszczone środowisko naturalne. I potem ludzie zaczynają oskarżać tych, którzy powinni ten, o tej sytuacji wiedzieć, tę sytuację przewidzieć. A więc atak ogromny spada na wszystkich naukowców, specjalistów od biologii, fizyki, meteorologii. Gniew ludzi jest taki, że nie tylko przepędzają tych specjalistów od uniwersytetów, ale niszczą instytuty, burzą zasoby, archiwa, wiedzy, rzucają się na komputery, wszystko niszczą, wszystko zostaje spalone, płonie. I po jakimś czasie kolejne pokolenie próbuje odzyskać jakąkolwiek wiedzę na temat tamtych dawnych nauk przyrodniczych, które były przez ludzkość uprawianą, ale wszystko prawie zostało zniszczone. Pozostają jakieś fragmenty, jakieś skrawki, z których próbuje się coś zbudować, jakieś wyobrażenie o tej dawnej wiedzy. Ludzie sięgają po jakieś pojedyncze hasła typu neutrino, typu prędkość, typu moc, typu jądro komórkowe próbują nadać temu jakieś znaczenie, ale brakuje już pierwowzoru. Proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj znajdujemy się w podobnej sytuacji. Nasza epoka, w której żyjemy, nie przez przypadek jest nazywana postchrześcijańską. Od prawie 300 lat w naszym biednym zachodnim łacińskim świecie chrześcijaństwo światło, objawienie Wiedza Boga zostaje systematycznie i regularnie niszczona. Teologia wyrzucana z uniwersytetów, myśl o wierze, katecheza zostaje wyeliminowana z życia publicznego. To samo modlitwa, to samo świadectwo. I nawet dzisiaj znajdujemy się jakby w podobnym położeniu. Jesteśmy cywilizacją ślepców. Gdybyśmy nawet usiłowali sobie dzisiaj przywrócić pojęcie światła, pojęcie y, sensu życia, pojęcie y, życia wiecznego, nieśmiertelności, to będą wszystko pojęcia sztuczne, sklecone z jakichś fragmentów dawnej boskiej mądrości, boskiej wiedzy, y, które pozostały gdzieś w naszej pamięci czy y, zbiorowej świadomości. Potrzeba Jezusa. Potrzeba, żeby w tę sytuację na nowo przyszedł On. Zachował się tak, jak się zachował wobec ślepego tam w Jerozolimie, który go nie przywoływał i który na niego nie czekał, który go nawet nie wyczuwał. Nie wiązał z nim, z jego przechodzeniem żadnych nadziei, oczekiwań. Jezus co robi? Splunął na ziemię. Zrobił błoto, wtarł to błoto tamtemu w oczy do tego stopnia, że tamten poczuł się niekomfortowo, poczuł się niewygodnie. I usłyszał, jak Jezus mówi idź, obmyj się w tej sadzawce. A ta sadzawka nazywała się Siloe, to znaczy po hebrajsku posłany, daj się posłać, wyrusz w drogę na moje słowo. Ruszaj, bo mówi do ciebie sam Bóg. I wtedy tamten ślepiec co miał zrobić? Zobacz, jak mnie wymazałeś, zobacz, jak mnie urządziłeś. Czuję się przymuszony, żeby pójść za głosem Jezusa i w momencie, kiedy obmywa oczy. Nagle mu się te oczy otwierają, nagle zaczyna widzieć świat, który był dla niego odległy, niedostępny. Zostaje zaproszony do innego wymiaru, odzyskuje pewną nową wrażliwość, od dawna nie, nieodczuwaną, nieznaną. Nie, nie My dzisiaj bardzo często próbujemy brać się za naprawianie chrześcijaństwa, za naprawianie Kościoła. Nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy dzisiaj w takiej właśnie sytuacji postchrześcijaństwa, postprawdy, że próbujemy z jakichś fragmentów tego, co nam w głowie zostało, z jakichś elementów, czasami sztucznie skonstruowanych pojęć, wyrobić sobie przekonanie o tym, czym jest, czym ma być w przyszłości Kościół, chrześcijaństwo. Takie naprawianie Kościoła na ślepo. Może się źle skończyć. Dzisiaj Jezus czeka na jedno. Czy pozwolimy Mu zbliżyć się i pozwolimy Mu działać tak jak zadziałał wobec tamtego ślepego? Dzisiaj mówiąc o chrześcijaństwie, myśląc o chrześcijaństwie, przychodzi nam na myśl przede wszystkim... Jak ma funkcjonować władza w kościele? Ile kobiety, ile mężczyzny, ile świeckiego, ile kapłana? Czy potrzebujemy mieć siedem sakramentów, a być może więcej, a być może je zredukować do połowy? Być może powinniśmy się przebudować, być może powinniśmy zapytać, czego ludzie chcą? Co mówią naukowcy? Może jak ślepcy próbujemy na ślepo budować coś, co po raz kolejny nie działa, bo jesteśmy ślepi. I nie zauważyliśmy tego, co jest najważniejsze. A co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że Jezus dzisiaj splunął na ziemię i ze swojej śliny i, i, i pyłu, który z tą śliną się zmieszał, rzucił to wszystko na oczy ślepego. Ślina to jest słowo Boga. Pył i ziemia to jest Twoje i moje życie, nasza egzystencja. Z tego połączenia, z tego błota, może wyjść lekarstwo. Dlatego Jezus z tym lekarstwem będzie nieustannie z pokolenia pokolenie posyłał swoich apostołów, swoich misjonarzy, mówiąc idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Dzisiaj ta ewangelia niedzielna kończy się Zaskakującym zdaniem, które wypowiada Jezus, przyszedłem na świat, żeby przeprowadzić sąd. Na czym będzie ten sąd polegał? Aby ci, którzy byli do tej pory niewidomi, stali się widzącymi. A ci, którzy uważają, że świetnie widzą i mają na wszystko recepty i rozwiązania, aby stali się ślepcami. To wtedy, tam, w tamtej sytuacji, ci właśnie eksperci od religijności, eksperci od podnoszenia jakości życia i budowania nowoczesnego społeczeństwa, wtedy zapytali Jezusa: Czy my jesteśmy tymi ślepcami, którzy mają przejrzeć? A Jezus mówi: Gdybyście byli ślepi, to by było dobrze, ale wy uważacie, że wszystko świetnie widzicie. Tego sądu. Potrzebuje dzisiaj Kościół i świat, tak samo jak potrzebuje tego błota, którym Jezus się posłuży, żeby na nowo otwierać oczy Twoje i moje.